kanale. Słuchajcie, dzisiaj zajmiemy się opisem patcha 1.1.1, który został zaimplementowany do gry wczoraj, 8 czerwca, y 8 sierpnia. <laughs> Sorry. No także, moi drodzy, bardzo, bardzo fajnie. Mamy tutaj bardzo dużo zmian. Bardzo dużo zmian dotknęło Czarodzieja. Naprawdę jest masa tych zmian, jeżeli chodzi o Sorcera, e także bardzo spoko. No, i chciałbym Wam podziękować za te wszystkie subskrypcje, które już mamy. Jest nas już 313, także oby do 400 i oby do 1000. Także bardzo Wam dziękuję. No, i bez przedłużania, zacznijmy materiał. Moi drodzy, pierwsze co? Zwiększyli szansę na przeżywalność. Inaczej, zwiększyli przeżywalność czarodzieja poprzez zbufowanie redukcji obrażeń glifów. Także, także tak to wygląda. Dostosowane niektóre mechaniki no i barbarzyńca ma teraz przyspieszone regenerację furii oraz zwiększenie mocy przedmiotów unikatowych. Wzmocnienie konfiguracji, które nie osiągają wysokiego poziomu mocy. Urozmaicenie przypadków zastosowania przedmiotów legendarnych i innych efektów, które są zbyt sytuacyjne. No i te ogólnie dwie rzeczy także zostały poprawione. Także bardzo, bardzo spoko. Ja sobie już grałem Zrobiłem sobie właśnie kilka dungeonów. E, także spoko i faktycznie barbarzyńca sobie lepiej radzi. Pierwsze co, to z czterech umiejętności z grzmotnięcia obdarcia w Amoku wzmocnionym oraz w naglej szarze zwiększono regenerację furii. Grzmotnięcie ma teraz 13, obdarcie ma teraz 13. Y, wzmocniony Amok, przyrost fury zwiększono o 1 punkt. E, nagłą szarze zwiększono także o 2 punkty. No i jeżeli chodzi o umiejętności, to podwójne uderzenie dostało 10% buffa, wzmocnione rezerwanie dostało tak naprawdę mojej moi drodze 15%, wzmocniona szarża dostała aż o połowę i to jest 30%, mocna szarża wydłużono czas działania odsłonięcia z 2 do 4 sekund, no i gwałtowne wypiętrzenie. I tutaj zmieniono bardzo afiks, bo jeżeli wypiętrzenie zranicza imię dwóch wrogów lub bossa, zyskujemy berserkowanie na 2 sekundy. No i ten czas jest wydłużony teraz po prostu. Jeżeli chodzi o pasywy, moi drodzy, agresywny opór, redukcja 1% więcej, krwawienie 15% więcej podczas zadawania obrażeń krytycznych, krwawienie podczas przytłoczenia jest bardzo mocny buff, aż o, no, sami widzicie 59%, to jest do 70%, także spoko, w końcu można coś pod te krwawienie myśleć, nie siła, zwiększono premię zadawanych obrażeń podczas berserkowania aż o 10%, no i wydłużono kroczący arsenał o 2 sekundy do 8. Jeżeli chodzi o moce legendarne, tutaj bardzo fajne zmiany, ponieważ moc starożytnych dostał buffa 8%. Eee, tutaj aspekt życzenia śmierci zostało zbufowane, obrażenie od cierni. Eee, aspekt nieubieganej furii. Bardzo fajny aspekt, ponieważ zwiększono refundowanie kosztu umiejętności głównej z 10%. 20% do 20-30%. Także 10% więcej mamy większą e, refundację, także spoko. No i dodatkowe m, funkcje to są, że koszty refundacyjne również w przypadku działają trafień boców, także spoko. E, aspekt pradawnej szarży, moi drodzy, zwiększono obrażenia o 25%. E, tutaj, jak sami widzicie, aspekt północnej furii zwiększono, także e, nieznacznie, ale zwiększono. E, jak sami widzicie. Obrażenia. No, i tutaj mamy aspekt bulka, bulkatorza, czyli zwiększoną redukcję obrażeń, kiedy stoimy w obszarze działania trzęsienia ziemi. I to dostała bufa 10%. Trzę... Aspekt trzęsienia ziemi także dostał. E, moi drodzy, widzicie, jest błąd. Jest dwa razy to samo, a nie dobra. Nieważne. Ja jestem, nie, dobra. No i 10% zwiększone obrażenia. Unikaty. Moi drodzy, tutaj Blizzard wrzucił coś takiego, że dadzą nam lepsze statystyki, po prostu zamiast jakichś gorszych, także spoko. Zwiększone obrażenia w Karma karmazynowym polu, zwiększone obrażenia, gdy wróg stoi w kałuży z 15 do 20%, afiks redukcji i odnowienia yy, rozerwania został zatopiony na premię dokryta, także spoko. No i tutaj sami widzicie, może ja tych afiksów nie będę omawiał, bo to jest w sumie aż tak nieznaczące. No ale dobra, sobie jeszcze to mówimy. No i tutaj macie wydłużona część działania. Eee, wydłużona czas działania kolejny. Tutaj macie, że afiks z zadowolonych obrażeń ograniczonej kontroli został zastąpiony także krytem. Eee, opus magnum Ramaldaniego. Eee, tutaj zastąpili obrażenia fizyczne odsłonięciem. To są takie zastąpianie, więc nie wiem, czy to będę czytał, ponieważ chyba to nie ma sensu, film by trwał za długo. Ponieważ to jest tylko z gorszych statystyk do lepszych, no i tutaj widzicie, że też na przykład transgidewny zyskał premię szybkości ataku innych umiejętności. Nie z 10%, ale od 30 do 45, więc spoko. I lecimy sobie dalej. O Jezus. Tam ja muszę chyba. Aha. Dobra. Łotr. E, Łotr za dużo zmian nie ma. Jeżeli chodzi o łotra. Umiejętności, fundamentalno-żywcze uderzenie zwiększono o 25% pobór e, naszej energii. Jeżeli chodzi o mocarną strzałę, teraz trzecie przebija e, wrogów, także to jest też bardzo fajne. Wzmocnione kolczatki zostały, buffa 2% do obrażeń. Trująca połapka została, no moi drodzy, jak sami widzicie, bardzo sporego buffa, także spoko. Na pewno to odczujecie w grze, bo wczoraj ze znajomym graliśmy i naprawdę to odczuwalne było. E, największy, największy grad strzał. No i moi drodzy, pierwsza fala gradu strzał powala wrogów na 3 sekundy. Bardzo, bardzo fajna zmiana. E, no i mamy trzy umiejętności pasywne. Pierwsze, co to jest krzywda? Szczęśliwy traf zwiększono o 10%. E, zwiększono redukcję obrażeń z upływem czasu. E, jak sami widzicie, nieznacząco, ale y, zmienili. No i mamy wysysające uderzenie, czyli zwiększono. Szczęśliwy traf o 10% kolejne. No i legendy. Jak sami widzicie, trafienia nie muszą już pochodzić od bliskich wrogów, jeżeli chodzi o aspekt utulnej groźby. No i aspekt ożywiającej mgły, czyli automatycznie upuszczanie granatu pod koniec działania pędu. I to działa teraz tak, że. Znaczy, działa, działa, działa tak samo, ale po prostu mamy czas odnowienia zmniejszony za każdy trafiony cel maksymalnie do 3 sekund. Także spoko. No, i unikaty. Afiks do wszystkich współczynników w sile wiatru został zastąpiony odsunięciem. A słowo w słowie Hakana, Afiks od mocy specjalnej, został zastąpiony redukcją czasu odnowienia. No i tak naprawdę, jeśli chodzi o łotro, to jest wszystko. Druid. Druid dostał przyrost mocy duchowej. Sami widzicie w ziemnym kolcu, w pazurach, w burzy, w końcającym witrze i w poturbowaniu. Wilki nasze kompany dostały zwiększone obrażenia jako pasywne i aktywne, także bardzo spoko. Tutaj mamy aż wzrost 25%. E, wzmocniona watacha, także zwiększono mi obrażenia o 5%. Tutaj brutalnej watachy też 5% i zdziczoła watacha dostała 3% e, boosta. Jeżeli chodzi o wartości umocnienia, tu mamy 5% większej szybkości taku, a tu 25% zadawanych obrażeń. Kruki. Kruki dostały także buffa z obrażeń pasywnych aż o 7% oraz, że dostały dodatkową funkcję, że zwiększono pasywne obrażenia przez kruki o 40%. Wcieklizna także została buffa z upływem czasu. Jest to aż, sami widzicie, 76% do 110%. No i paragon. W rzadkim węźle odporności na bruskawice zwiększono premię do maksimum zdrowia z 4% do 6%. No i aspekty. Zmniejszono kościły siły duchowej z 60 do 50 i zwiększono obrażenia z 80 100 do 100, 120. Jak sami widzicie, dalej mamy aspekt alfy, czyli zwiększone obrażenia. Tutaj już też 15% różnicy jest, także spoko. No i zwiększony przyrost zasobów od 1 do 3 punktów, jeżeli chodzi o aspekt okaleczania. No i mechaniki klasowe. Zwiększono szczęśliwy trach z 20 do 40. Czego jestem bardzo zadowolony, bo druidowi tego brakowało. Także jeżeli chodzi o druida, to jest wszystko. Zacznijmy nekromantę, bo Sorcer na będzie długi. Jeżeli chodzi o umiejętności nekromanty, zostało wzmocnione widmo kościane. Redukcję odnowienia zwiększyli do jednej sekundy po prostu. Mistrzostwo. Tablica paragonu także została zmieniona, ponieważ zmniejszono wymagającą premię z siły woli z 50 do 40, czyli na plus. No i zwiększono premię do obrażeń za każde 40 punktów siły woli. Z 2,5% do 4. Także no już trochę gorzej. <gry> czy znaczy nie, sorry, premię do obrażeń, to dobrze. 2,5%, mamy 1,5% procenta więcej. E, legendarne moce. Tutaj jak sami widzicie, trafienie krytyczne do rozdarcia, zostały buffa. Mm, aspekt odsłoniącego ciała. Szczęśliwy traf został e, poprawiony. Teraz ma on 10% szans na wygenerowanie 30-50% esencji, gdy trafimy o tych wrogów. Aspekt rozkładu, zwiększone obrażenia o 5% tak naprawdę, z 20, 20, do, od 25 do 45. Aspekt udręki, zwiększona regeneracja energii, bardzo, bardzo dużo, ponieważ aż od 90 do 170, przy czym wcześniej było to 20-30%. Także jest kolosalna, kolosalna różnica. No i aspekt kol, kolosa, czyli tutaj sami widzicie, że kategoria legendarna została zmieniona z zasoby na funkcjonalność, także bardzo ważna zmiana. Oraz zwiększono szansę skrócenia czasu odnowienia golema od 1 do 4% do 2,5%. Także zwiększono szansę na stworzenie przez, zwłoki, przez golema w zwłok. Została ta szansa też zwiększona i to nie jest już 0,5% minimum, a 1% i maksimum to jest 2,5%, to jest spoko. No i przedmioty unikatowe, jeśli sami widzicie, są to trzewki pustynnego grobowca i afiks inteligencji został zastąpiony na premię dla szybkości ruchu. Jeżeli chodzi o sumony. Teraz poniższe ataki zadają zmniejszone obrażenie kompanów, druidów i sługów nekromanty. Sumony zostały znerfione, po prostu. Sami widzicie. Znerfili ogniste oddechy, zaklęte ognie, naelektrysowane obeliski oraz porażające lance. To zostało zdarfione. Także lipa. Moi drodzy, przechodzimy do czarodziejki. Czarodziejka ma naprawdę mnóstwo zmian. Mnóstwo mnóstwo zmian. Nie będę czytał tutaj tych afiksów, bo one są praktycznie wszystkie. No nie wszystkie, no ale większość afiksów jest pozmieniana, więc umówmy się że tak przelecimy sobie te afiksy, a unikaty i resztę sobie omówimy. Więc lecimy. Umiejętności. Migocząca ognista wiązka teraz generuje dwa punkty many za każdego wroga. Mamy wzmocnioną kulę ognia, ponieważ jej promień zwiększył się o 50%. Dekonstrukcyjna, de, destrukcyjna kula ognia, sorry. Obrażenia od, krytyk, od krytyków zostały zwiększone aż o 20% na sekundę. I ta premia się zwiększa aż do 30%, gdy kula ognia trafia co najmniej trzech wrogów. Moi drodzy, mamy także bardzo fajne zmiany w rękawicach, w, ręka w błyskawicach. E, przy, każdym przeskoczeniu z, y, przy każdym przeskoczeniu przez seryjne błyskawice, zadają one zwiększone obrażenia o 5% przez cały czas działania, i także zwiększono szanse na utworzenie y, roziskrzonej energii z 20% do 30, czyli 5% więcej. Jeżeli chodzi o pasywy, Mistrzostwo Wyra dostało 5 punktów bufa. Zajadłość Etsu dostała dodatkowe funkcje, czyli obie premie są również przedstawiane na 3 sekundy po uderzeniu bossa uderzeniem krytycznym, także spoko. No i umiejętność pasywna zapłon dostała także bardzo fajny efekt, czyli jak podpalamy wrogów, zadajemy zwiększone obrażenie o 20% oraz. Dodatkowe obrażenia zadajemy, zwiększono o 2%. Za każde e, niezależne źródło od podpalenia użyto przeciwko wrogowi. Także to jest bardzo fajna opcja. E, no, jeżeli chodzi o w Paragonu, tutaj sami widzicie, e, zwiększono, tak jak mówiłem, zwiększono wszędzie redukcję. Tutaj na przykład użycie kuli ognia i meteorytu zwiększa szansę na kryta na 5 sekund, maksymalnie do 15%. To jest bardzo fajnym węzłem. Dalej mamy, że zwiększono obrażenia roz, yy, roziskrzonej energii z 2 do 3 yy, za każde 20 punktów inteligencji, które mamy w zanadrzu. Yy, no, i tutaj już glify. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Glify i węzły łącznie dostały bardzo dużo buffów, yy, jeżeli chodzi o redukcję. Na przykład glif wzmocnienie dostał redukcję z 10 do 15. Terytorium także 10-15. Straż dostała z 13 do 25%. Także to jest bardzo duży baw, bo aż o 12%. Tutaj, jak sami widzicie, straż płomieni została redukcja oraz premię redukcji obrażeń e, aż o 1%. Także noc spoko. E, rzadkie węzły także zostały redukcje do obrażeń podpalonych oraz redukcje premii do tych obrażeń także o 1%. E, w, Węźle ochrona. Ta sama sytuacja, tylko że tutaj zwiększono redukcję obrażeń od odsłoniętych wrogów. E, tutaj mamy, że redukcja, e, zwiększono redukcję odsłoniętych, kolejne. E, no i odporności na błyskawice, czyli zwiększono zdrowie z 4 do 6. Dobrze, moi drodzy, już jestem. Przepraszam za to cięcie. E, na czym to skończyliśmy? Mm, chyba na tym. Słuchajcie. E, tak jak mówiłem, dostali tutaj redukcję, e, bonus do zdrowia, także spoko. O, i przechodzimy już do legend. Tak jak mówiłem, nie będę ich omawiał, tylko jest bardzo dużo, ten materiał by zajął kilkanaście tych, a trzeba jeszcze omówić inne rzeczy. Także lecimy. E, tutaj dostaliśmy dodatkowo jedną hydrę oraz czas działania został zwiększony. E, element wpływa także na efekty hydry. Aspekt pożogi został, e, dostał premia do obrażeń aż o 10%. E, aspekt pochłaniających płomieni także dostał buffa aż o połowę, więc bardzo dużo, jeżeli chodzi o obrażenia od ognia. Aspekt trzech klątw także dostał buffa. E, obrażenia od trafień krytycznych meteory i kuli zostały zwiększone o 20-40%. I premia jest ta podwojona, kiedy wrogowie są w pełni sił. Tutaj mamy wydłużenie czasu działania e, premii do szybkości ruchu. Z aspektu, z 4 do 6 sekund. Lecimy już aspekty, także piorun kulisty, który krąży wokół nas, zadaje zwiększone obrażenia o 15-25%. Zwiększono liczbę seryjnych odbić błyskawic o aż o 2, czyli teraz maksymalnie możemy mieć ich 4. Każde odbicie błyskawic zapewnia nam 3 punkty many. Teraz wydłużono czas działania premii do szybkości ruchu o połowę. Czyli do 8 sekund, jeżeli chodzi o aspekt elektryczności. Aspekt żwawego przekaźnika. Tutaj także została zwiększona szybkość ruchu yy, aż o 5%. Tutaj mamy zwiększoną redukcję. To jest nowy, nowy, nowy aspekt, moi drodzy. To jest zwiększa redukcja obrażeń zapewnianych przez moc pasywną Mistrzostwo Wyra o 6,9%. Za każdego bliskiego wroga maksymalnie do 18,27%. Spoko, spoko. Aspekt tej orbity, aspekt wzbierającej się burzy, aspekt śnieżnego całunu dostały bufy. Tutaj dostał buffa z 2,3 do 3,5 sekund, tutaj z 11,20 do 21,30%, a tutaj z 20,30 do 30,40%, czyli tak naprawdę 10% więcej. No i, moi drodzy, także aspekt Śnieżnego Całunu, który zwiększa działanie nieustępliwości, dostał dodatkową funkcję, że zapewnia 10%, 10 premii do pancerza na 5 sekund maksymalnie. No i aspekt Zapalenia. Także macie szczęśliwy traf, że umiejętności od ognia mają do 12, od 12 do 17% szansy na przywrócenie naszego 10 punktów podstawowego zasobu, czyli many, oraz że aspekt Śnieżnej Straży kiedy znajdujemy się w obszarze zamieci przez 3 sekundy od wyjścia, odnosimy zmniejszone obrażenia o 25%. I mamy ostatni aspekt, czyli aspekt skoncentrowanych, czyli regeneracja została zwiększona o 20, z 20-30 do 40-50, czyli o 20%. To jest bardzo spoko. No i skrócony wymagania czas trwania do, do uzyskania korzyści o 1 sekundę został zmniejszony. Jeżeli chodzi o unikaty. Moi drodzy, zmniejszono karę obrażeń bardzo spoko o 20%. Także bardzo mnie to cieszy. E, Afiks obrażeń zadwanych ogłoszonym został zastąpiony szczęśliwym trafieniem na odzyskanie zasobu. Oraz pierwsze odbicie rozświetla następnie znacznie bliżej gracza. Nie, nie mam pojęcia, co to, to rozświetlaje ja ma kurwa oznaczać. Ale dobra. Moi drodzy. Jeżeli chodzi o klasy postaci, to jest wszystko. Jeżeli chcecie zobaczyć pełną listę zmian, oglądajcie dalej. Jeżeli was tylko klasy postaci interesowały, możecie wyłączyć materiał. Także lecimy. Słuchajcie. Zmiany rozgrywki i leczybności potworów. Dostaliśmy 50% więcej e, bo, potworów w podziemiach i w przypływach. Tutaj widzicie, na jakim poziomie mają więcej zdrowia, czyli na 60% niższych pozostają bez zmian. Na 80 mają 50% zdrowia więcej. Na setnym mają 100% więcej życia. Na 120 poziomie mają 125%. I na 150 poziomie 150% więcej życia, i tak dalej, i tak dalej. Także spoko. Jeżeli chodzi o zadania i wydarzenia, komentarz twórców był taki, że wprowadzamy poprawki zawartości zdrowia dla bosów na wysokich poziomach. Czyli. To już sobie omawialiśmy. Moi drodzy, to było omawiane w poprzednim materiale. E, no i tu mamy, że posłowie na 35. Jak i e, rzeźnik, jak i e, legiony będą zapewniały nam przedmiot legendarny, także spoko. E, kolejną zmianą jest to, że Goblin skarbnik ma 100% e, 100% szansy na uproszczenie legendy na 15 poziomie. Postaci, także spoko. No i mamy zmiany ogólne, czyli wprowadzili wiele ulepszeń w zakresie interakcji obrażeń i innych efektów z aktywnymi barierami. No i tutaj widzicie te premie, że premia do obrażeń lub efektów premii są zastosowane przy trafieniu lub podczas zadawanych obrażeń zapewniających te same efekty poprzez bariery. Czyli na przykład mamy glif użycie, który powoduje teraz odsłonięcie wrogów posiadających aktywne bariery. Akty... Efekty uszukania śmierci działają po... teraz poprawnie, gdy gracz ma aktywną barierę. Yy, zmiana yy, ta wpływa też na PvP. Warszaw przebija się przez yy, każdy segment kościanego, ale to jest, yy, jeżeli chodzi o sezon. Zmniejszono kość refundowania umiejętności tablicy Paragonu. Redukcja jest niewielka na niższych poziomach. Yy, także spoko. Sami widzicie, jak to wygląda. 40% maksymalnie na setce, taniej, także fajnie. Zwiększyli limit przechowywania eliksirów z 20 do 99. Dodali nową skrytkę oraz przywrócili czas umiejętności podziemi z powrotem do 3 sekund. Umiejętność upuszczenia podziemi była wykorzystywana jedna z najłatwiejszych metod przed niebezpieczeństwem w podziemiach, szczególnie przez graczy używających postaci hardkorowych. Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że wprowadzone przez nas rozwiązanie sprawiło, że gra stała się mniej responsywna. Zapoznaliśmy się z waszymi uwagami i mniej mniejszym i wycofujemy tę zmianę. Nie wiem dlaczego z 3 sekund do 5 to wydłużeli. Ja bym to zostawił. Bez sensu jak dla mnie. No i zostało usunięte afiksy utrudnień, tak bym to nazwał. Afiksy a utrudnień z koszmaru. Czyli spalenie zasobów, zajebiście, bo ogólnie na mm, barbarzyńcy to był dramat. Cios w plecy oraz wzmocnione elity, zaklęty zimno. To dobrze, bo praktycznie byłem cały czas zamrożony i nie mogłem nic zrobić. Plugawe serca. Zmieniono obrażenia z żywiołów z 10 na 15, z, z 10 do 20% redukcji na 5 sekund, jeżeli chodzi o uwięzione serce, łamania zaklęć. E, no i tutaj już mamy poprawki błędów których nie będę wam opowiadał, ponieważ poprawki błędów są w każdym patchu. Tutaj macie naprawiono jakieś błędy, gdy jakiś rzeźnik coś zrobił, gdy był za barierą i tak dalej. E, tutaj naprawiono błąd, że szarża nie przynosiła wszystkich trafionych wrogów przez barbarzyńcę. Tutaj mamy, że nagra, nagła szarża mogła spowodować utknięcie postaci pod ziemią. E, I takie inne właśnie zmiany. Tutaj macie też zmiany w łotrach, jakie błędy naprawiono w druidach, w nekromantach, w czarodzieju, także spoko. E, no i tutaj twórcy się wypowiedzieli, że dotychczas opis był nieco mylący, gdyż ta umiejętność nie zużywała całej many. Moc zużywała tyle ze sobą, ile jest możliwe, w zależności od wyrysowania numeru afiksu. I tu chodzi właśnie e, o mistrzostwo e, tutaj, o mistrzostwo, co ja gadam, e, o meteor, e, czyli meteor wymagający ponad 50 punktów many, którego rzucenie sprawiałoby, że, grałby, że gracz miałby poniżej 50 punktów many, ale nie uzyskiwał pełnej premii do obrażeń. No i tutaj macie zmiany ogólne, jakieś naprawy w postaci, naprawy w potworach, w zadaniach, no i na sezonie oraz sklepi karnet bojowy. Jeżeli chodzi o karnet bojowy, naprawiono ten błąd z tymi popoła, popiołami, także pokoju. jakieś różne zmiany interfejsu, oraz różne, różnorakie zmiany. Także spoko. No i co tu jeszcze mamy do omówienia takiego? No możemy sobie omówić na przykład sezon, także naprawiono błędy, które powodowały, że plugawa moc przezorne serce nie aktywowała się podczas korzystania z wierzchowca. Tutaj macie, że naprawiono błąd. O tu ogólnie błędy z mocami są. Na przykład, też ważna rzecz, że naprawiono błąd, który powodował, że plugawa od Goli Brody pochłaniała obrażenia wszystkich graczy, a nie tylko korzystającego z tej mocy. Także to jest bardzo ważna zmiana dla barbarzyńcy, jeżeli chodzi o to. No i naprawiono błąd, który powodował, że efekty zależne od zadawanych obrażeń, takie jak wewnętrzne spojrzenie łotrów, nie ulegały stosownemu wzmocnieniu w trakcie oddziaływania efektu plugawego serca Goli Broda. Także spoko. Serce zostało niektóre naprawione, także się cieszymy. Brawo, Blizzard, wy, że naprawiliście y, klasy postaci, bo teraz naprawdę gra się o niebo przyjemniej. Jeżeli patrząc na te zmiany, jakie dostały postacie, jestem naprawdę zadowolony, że Blizzard naprawdę się wykazał. To mi się podoba. E, także, no co, ja wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę, żeby materiał Ci się spodobał, zostawić subskrypcję na kanale, żeby nie ominęły Cię żadne nowości. A my dzisiaj widzimy się już na live, który odbędzie się już wieczorem. Dajcie znać, czy chcecie y, serię z The Elder Scrolls Online, ponieważ kilka dni temu zacząłem sobie grać i tak sobie ogrywam. Także możecie zobaczyć go dzisiaj na live lub Diablo 4, to już zależy od Was. Także moi drodzy, ja się z Wami żegnam. Widzimy się już w następnych materiałach. Trzymajcie.